Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 1. porządku dziennego: złożenie przysięgi przez prezesa Narodowego Banku Polskiego. Wysoka Izbo, mogę prosić o uciszenie rozmów? Proszę państwa. Bardzo proszę państwa o uciszenie rozmów. Wysoka Izbo, na 54. posiedzeniu Sejm zgodnie z artykułem 227 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz artykułem 9 ust. 1 ustawy o Narodowym Banku Polskim powołał pana Adama Glapińskiego na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego. Zgodnie z artykułem 9 ust. 3 ustawy o Narodowym Banku Polskim prezes Narodowego Banku Polskiego obejmuje obowiązki po złożeniu wobec Sejmu przysięgi. Powołany na stanowisko prezesa Narodowego Banku Polskiego pan Adam Glapiński zgłosił się do złożenia przysięgi. Proszę panie i panów posłów o powstanie, pana Adama Glapińskiego o złożenie przysięgi. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, obejmując obowiązki prezesa Narodowego Banku Polskiego, przysięgam uroczyście, że postanowień Konstytucji i innych ustaw będę ściśle przestrzegać oraz że we wszystkich swoich działaniach dążyć będę do rozwoju gospodarczego, ojczyzny i pomyślności obywateli. Tak mi dopomóż Bóg. Stwierdzam, że prezes Narodowego Banku Polskiego pan Adam Glapiński złożył wobec Sejmu wymaganą w ustawie przysięgę. Dziękuję panie prezesie. W związku ze skandalicznym zachowaniem pani poseł Jachiry na podstawie artykułu 175 ust. 2a regulaminu Sejmu stwierdzam, że swoim zachowaniem na sali posiedzeń naruszyła pani powagę Sejmu. Ogłaszam 5 minut przerwy.